Krótka lista wynalazków Jana Szczepanika. Maszyny tkackie. Jan Szczepanik unowocześnił i zautomatyzował maszyny tkackie. Pierwotnie maszyny modelu opracowanego przez Jacquarda były programowane ręcznie w żmudnym trudzie projektowania tkanego wzoru. Wynikiem takiego programowania była seria kart z zakodowanym sposobem tkania, zwanych patronami. Szczepanik zautomatyzował ten proces na wzór urządzeń fotograficznych, a dodatkowo wszystko zautomatyzował i zelektryzował. Praca ręczna, zajmująca wcześniej tygodnie, została zamieniona na mechaniczną, trwającą ledwie godzinę fotografia i film. Szczepanik postanowił udoskonalić fotografię barwną, a przede wszystkim uprościć sam proces fotografowania i wywoływania filmu. Jego patenty wykorzystywały jeszcze długie lata po śmierci wynalazcy dwa największe koncerny produkujące błony filmowe Kodak i Aqua. Jeszcze mniej szczęścia miał polski Edison z barwnym filmem. Choć jego wynalazek, kamera pozwalająca na znakomite odwzorowanie kolorów najpierw na błonie filmowej, potem na ekranie, bił na głowę rozwiązania konkurencyjne, okazał się jednak droższy i bardziej skomplikowany. Za to w dziedzinie udźwiękowienia filmu Jan Szczepanik odniósł sukces niepodważalny. Jego pomysł na zapis ścieżki dźwiękowej bezpośrednio na taśmie filmowej i odczytywaniu go za pomocą światła okazał się rewolucyjny. Nie należy zapominać również o powszechniejszych, może lecz równie ważnych dla fotografa wynalazkach: fotometrze i kolorymetrze, ułatwiających kontrolę jakości reprodukcji obrazu. Telewizja i przesyłanie obrazu. To tutaj takie rodzinne moje. Podobnie jak Paul Nipkow, Jan Szczepanik opracował metodę przesyłania obrazu i dźwięku na odległość, a więc protoplastę dzisiejszej telewizji. O ile jednak Nipkow opracował jedynie elementy techniki przesyłu, Szczepanik przedstawił propozycję telektroskopu, kompletnego działającego urządzenia. Wynalazek popadł w zapomnienie, a telewizję trzeba było potem wymyślać od nowa. Przy okazji warto dodać, że na wyższy poziom wprowadził telektroskopię inny polski uczony, Mieczysław Wolfke. Fotoskulptor. To już wynalazek zupełnie innej półki. W malarstwie od wieków znana jest kamela lucida, która dzięki zastosowaniu rozwiązań optycznych pozwalała na kartce papieru zobaczyć jednocześnie wirtualny obraz malowanego obiektu, jak i jego materialny szkic. Szczepanik zrobił to samo, tylko dla rzeźbiarzy. Jego urządzenie pozwalało na zrzutowanie obrazu sylwetki lub obiektu bezpośrednio na bryłę, którą można było kształtować dosłownie od linijki. To oczywiście tylko niewielka próbka wynalazków Szczepanika. Są jeszcze silniki chemiczne, urządzenia do sterowania piecami, a nawet eksperymenty ze śmigłowcami. Muzyka